Drogie panie, szanowne mieszkanki gminy Bojadła, z okazji Dnia Kobiet życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, pomyślności, dużo uśmiechu, słonecznych dni, spełnienia wszystkich marzeń, tych dużych i tych małych, realizacji swoich planów, a w związku z istniejącą pandemią życzę wam najwięcej zdrowia, wytrwałości, wyrozumiałości. Z tej okazji zapraszam również was do wysłuchania koncertu online. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim mieszkankom gminy Bojadła życzymy szczęścia, miłości, radości i dużo, dużo zdrowia. Niestety nie możemy w tym roku się spotkać na imprezie zorganizowanej tradycyjnie w Gminnym Ośrodku Kultury, dlatego serdecznie zapraszamy was do obejrzenia koncertu online w wykonaniu duetu Marka Zalewskiego oraz Marcina Stachowiaka. Serdecznie zapraszamy. Jan Serce, serial, w którym Kazimierz Kaczor zagrał tytułową rolę, zna chyba każdy z nas. Film utrzymany jest z konwencji melodramatu, którą znakomicie współtworzy muzyka Seweryna Krajewskiego. A jego utwór Uciekaj moje serce swego czasu nuciła cała Polska. Sama ta piosenka warta była tego, żeby nakręcić ten serial, wyznał kiedyś Kazimierz Kaczor. Choć zagrał niejedną znakomitą rolę, dla wielu jest przede wszystkim Janem Serce z kultowego serialu. Posłuchajcie tej przepięknej kompozycji. Thank you.
pierwszy znak to przedwojenny, jazzowy hit Hanki Ordonówny. Szlagier lat 30. XX wieku zaśpiewany przez Hankę Ordonówne stanowił utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Szpieg w masce z 1933 roku. Muzykę skomponował Henryk Wars, a słowa napisał Julian Tuwim. Zapraszamy do wysłuchania. Wiedzą Państwo, że autorką piosenki Besame Mucho jest meksykańska pianistka i kompozytorka Consuelo Velasquez? Słynne na cały świat bolero, skomponowane, gdy Consuelo miała zaledwie 16 lat, zostało najpierw nagrane przez aktora i śpiewaka Emilio Tuero. Z czasem piosenka została przetłumaczona na ponad 20 języków, a śpiewały ją takie gwiazdy światowej sławy jak Frank Sinatra, Placido Domingo, Andrea Bocelli czy Diana Krall. Dziś przedstawimy wersję instrumentalną w naszej interpretacji.
Astor Piazzolla to mistrz tango nuevo. Argentyńczyk w swojej sztuce połączył najlepsze tradycje swojej rodzimej kultury z inspiracjami zaczerpniętymi z muzyki europejskiej i swoją własną indywidualnością, stworząc dzieła unikatowe i popularne na całym świecie, poruszające do głębi i pełne temperamentu. Libertango to najbardziej znany utwór Astora Piazzolli. Jeśli chodzi o aranżację, Libertango nie zna granic. Można znaleźć wykonania zarówno na gitarze solo, bandoneonie z towarzyszeniem zespołu, jak i zwykłego chóru. Zapraszamy teraz do wysłuchania naszej propozycji.
Słowa piosenki Szukaj Mnie, którą zaśpiewała Edyta Geppert, nucimy od czasu premiery pierwszej części Kogla Mogla 30 lat temu. Teraz utwór wraca w nowej wersji w wykonaniu duetu Ani Rusowicz i Sławka Uniatowskiego. Szukaj Mnie to ponadczasowy hit. Zarówno piosenka w latach 80., jak i teraz niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny, który chwyta za serca wszystkich. Według mnie w Polsce nie ma nikogo, kto by nie znał tego utworu lub filmu Kogel Mogel i pochodzących z niego kultowych cytatów. Szukaj Mnie specjalnie dla Państwa. Piosenki Anny Jantar są bardzo chętnie słuchane przez przedstawicieli wszystkich pokoleń. Przed ponad 40 laty jedna z ostatnich piosenek Anny Jantar nosiła tytuł Moje jedyne marzenie i zawierała słowa Przetańczyć z tobą chcę całą noc i nie opuszczę cię już na krok. Słuchając jej możemy się zastanowić nad własnymi marzeniami. Może nie wszyscy z Państwa wiecie, ale piosenka ta została nagrana wraz z zespołem Perfect w 1979 roku w studio Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Zapraszam do wysłuchania tej przepięknej ballady.
Podczas dzisiejszego koncertu nie może zabraknąć również hiszpańskich akcentów. Mamy dla Państwa propozycję w postaci utworu z filmu Dom z papieru. Utwór pod tytułem Bella Ciao. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest to piosenka partyzancka, która była śpiewana podczas wojen przez hiszpańskich rewolucjonistów, partyzantów i żołnierzy. Serdecznie zapraszamy. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To bez dwóch zdań jedna z najpiękniejszych piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Piosenkarza, kompozytora, trębacza i skrzypka. Nastrojowa, romantyczna ballada, której tekst stanowi sentymentalną podróż z czasy rodzącego się wielkiego uczucia. W tym przypadku do żony Krystyny. Muzykę napisał sam Wodecki, a słowa wyszły spod pióra Wojciecha Młynarskiego. To jeden z tych najbardziej standardowych czy festiwalowych utworów, które przyniosły Wodeckiemu największą popularność. Obok Z Tobą Chcę Oglądać Świat, Zacznij od Bacha, Po co ten żal, Chałupy Welcome To czy Pszczółki Maja. Artysta śpiewał tę piosenkę zarówno solowo, jak i w duetach z Zofią Kamińską, a potem Ireną Santor, Krystyną Prońko, Eleni i Ewą Ben. Jeden z bardziej pamiętnych duetów stworzył z Alicją Majewską, z którą przypomniał przebój na deskach Opolskiego Amfiteatru w roku 2015. A zatem lubię wracać tam, gdzie byłem. Thank you.
przenosimy się w czasy międzywojenne, gdzie znany kasiarz Jan Kwinto usilnie wraz ze swoimi kompanami próbuje obrobić banki bankowca Kramera. Wspaniałą muzykę do tego filmu reżyserii Juliusza Machulskiego napisał Henryk Kuźniak. Utwór pod tytułem Ragtime. Kolejna muzyczna propozycja to utwór No We Are Free, utwór skomponowany przez Hansa Zimmera do filmu Gladiator. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
Światowej sławy musical Skrzypek na dachu swoją warstwą muzyczną, jak i tematem przemawia do publiczności na całym świecie. Przez 10 lat była najdłużej granym musicalem na Broadwayu, który to rekord pobiło dopiero Grease. Jako pierwszy musical przekroczyła też liczbę 3000 przedstawień. Zdobyła 9 statuetek nagrody Tony, przyznawanej twórcom teatralnym w Stanach Zjednoczonych, czyli teatralnych Oscarów. Gdybym był bogaczem, to piosenka z tego musicalu, którą wykonamy specjalnie dla Państwa. Płyta Do zakochania jeden krok to pierwszy piosenkarski longplay nagrany przez Andrzeja Dąbrowskiego, który swoją karierę muzyczną rozpoczął jako perkusista jazzowy. Album miał premierę w 1972 roku, po olbrzymim sukcesie piosenki tytułowej, która w roku 1971 była piosenką roku na antenie Polskiego Radia. Autorem wszystkich aranżacji jest Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapewne dzięki temu te lekkie i łatwe piosenki mają sporo swingowej i jazzowej elegancji. Wśród autorów tekstów znajdziemy m.in. Agnieszkę Osiecką, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kowdę. Piękna i niezwykła płyta. Kto wie, czy to nie jest najlepszy album Andrzeja Dąbrowskiego, piosenkarza. W naszym wykonaniu piosenka tytułowa Do zakochania jeden krok.
Serdecznie zapraszamy do wsłuchania kolejnego utworu. Utwór pochodzi z filmu Mój Rower. Kompozytorem utworu jest amerykański klarnecista Akerbeek. Serdecznie zapraszamy na ten utwór. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i myślimy, że nasze propozycje muzyczne przypadły Państwu do gustu. Życzymy wszystkiego najlepszego i do zobaczenia! I strakarzami. Bo taśma leci, nie? No nie, no za... To się nie uda. Uda się.